W dzisiejszym odcinku Kwestii Pieniędzy pytamy, czym jest płynność finansowa? No jest wtedy, kiedy mogę opłacić rachunki w terminie. Żona będzie wiedziała, ona jest specjalistką do upłynniania pieniędzy. To chyba, że się upłynnia jakieś towary? Jest to szybkość dostępu do pieniędzy. Kiedy zdecydujesz się na inwestowanie, będziesz chciał osiągnąć trzy rzeczy. Mieć dostęp do pieniędzy zawsze, gdy będą ci potrzebne, nie ponosić niepotrzebnego ryzyka i oczywiście jak najwięcej zarabiać. To trochę tak, jakbyś miał auto i garaż. Spójrz. Jeżeli wybierzesz samochód, który zmieści się w garażu, nie musisz się martwić o jego ochronę. Tak samo jest przy wyborze bezpiecznych inwestycji, chociaż oznaczają jednocześnie niższe zyski. Poza tym, trzymając samochód w garażu, masz do niego stały dostęp i możesz z niego zawsze skorzystać. To tak samo jak trzymanie pieniędzy na rachunku bieżącym. Możesz z nich korzystać, kiedy tylko chcesz, ale twoje zyski są niższe. I to właśnie jest płynność. Wybierając duże auto, nie zmieścisz go w garażu, więc będziesz parkował na zewnątrz, a to nie chroni już tak dobrze przed szkodą. Ale za to ty i twoja rodzina będziecie mieli komfort podróży. Identycznie jest z inwestycjami. Aby więcej zarobić, musisz wystawić swoje pieniądze na pewne ryzyko. Reasumując, twój zysk zależy od poziomu ryzyka, jakie zaakceptujesz i czasu, jaki jesteś gotów czekać, aby mieć dostęp do swoich pieniędzy, czyli od płynności twoich inwestycji. Zastanów się, jakie masz oczekiwania i poszukaj porady. W końcu to kwestia pieniędzy. Dowiedz się więcej na kwestiapieniędzy.pl.